Oglądacie SKTV, hity na czasie, witam was Chris. Stoję przed zespołem szkół numer 2 w Rudzie Śląskiej, to tutaj jest drugie liceum ogólnokształcące. I to właśnie z tej szkoły zapraszam was na kolejny program Schoolista w SKTV. Przed wami pozdrowienia i najlepsze teledyski, które będą wybierały właśnie te osoby. Siema, jak masz na imię? Siema, Arci. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam Kasię, która od nas odeszła z klasy niestety, i wszystkich trenujących w Studio Energia, tak. Wiele więcej już za chwilkę w SKTV. Zaczynamy. Skuliście w SKTV, hity na czasie, koło mnie Donica. Cześć. Cześć. Skąd taka ksywka? To jest zbyt długa historia, żeby ją tutaj opowiedzieć. Tak w dwóch zdaniach nie jesteś w stanie streścić? Nie. Okej. Okay. Lepiej nie. Mam nadzieję, że wybór teledysku będzie nieco szybszy, ale to za chwilkę. Widzę, że tutaj, no można powiedzieć, prawie damsko... A nie, przepraszam, chłopaki, sorry. Trzech mężczyzn masz w klasie, tak? Co to za profil? Czterech, pięciu w sumie, ale dwóch nie ma. No właśnie. Europejsko-medialny. Czego się tutaj uczycie? Znaczy mamy rozszerzony niby angielski, WOS, historię. Niby? No rozumiem, że się nie uczysz, tak? Nie, no uczę się, oczywiście, że się uczę. No więc w czym problem? Znaczy nie, bo to chodziło o to, że ta klasa była, miała tego Comeniusa i to były te wyjazdy zagraniczne, wymiana z Grecją i Hiszpanią. No to się chwali. O to wszystkim chodziło. No tak, to się chwali. Okay. To CV się przyda. No tak, a powiedz mi, twoje plany związane z przyszłym zawodem są jakieś, czy jeszcze nic kompletnie nie wiesz? Wszystko nieokreślone. Rozumiem. Natomiast muzycznie wiesz, czego chcesz i już teraz będziesz sobie tutaj grzebała i wybierała teledysk. W międzyczasie możesz kogoś pozdrowić na antenie SKTV. No to ja bym chciała pozdrowić mojego ukochanego wychowawcę, pana Kobierskiego. Okej. Okay. Kogoś jeszcze? Nie wiem, może wszystkich uczniów tej szkoły, tak? Koleżanki z tyłu, co? Jak macie na imię? Martyna. I? Karolina. Macie pozdrowienia. A ty teledysk czemu jeszcze nie wybrałaś? Proszę bardzo, gramy coś. Chwileczkę, na momento. To ja przypomnę, że znajdujemy się w Rudzie Śląskiej, dokładnie w drugim Elo. I właśnie z tego miejsca, specjalnie dla Donicy, zagramy kawałek zatytułowany Will I Am, Britney Spears. Scream and Shout. O, tak dokładnie. Właśnie. Play. I gramy. Dziś z kamerą SKTV zawitaliśmy do Rudy Śląskiej, a dokładnie do drugiego Elo. Oto ten mężczyzna, który wysłał zaproszenie na chris@sk.tv. Przedstaw się. Marcin. No i właśnie, pamiętasz, co napisałeś ciekawego w mailu? No, napisałem, że mamy ciekawą szkołę i fajnie, jakbyście przyjechali. No i tam było jeszcze kilka argumentów. Jakiś czas temu przyjechaliśmy, jest dużo ludzi, jest mnóstwo fajnych zajęć, ale o tym wszystkim chciałbym, żebyś opowiedział ty. No to co dzieje się w szkole, mamy dużo rzeczy, jest aktualnie święto teatru, a poza tym jestem w klasie o profilu europejsko-medialnej i przez 2 lata uczestniczyliśmy w wymianie międzynarodowej, jechaliśmy do Hiszpanii i do Grecji. No proszę, to na bogato. Na bogato. Ile dni, ile tygodni? Na jeden tydzień każda wymiana. No proszę, 2 razy. Tak. No to nieźle, takie rzeczy się chwalą. Powiedz mi, oprócz rzeczy związanych ze szkołą, robisz coś na co dzień, prawda? No, jakieś zainteresowania? Interesuję się dziennikarstwem, słucham też dużo muzyki, gram w kosza. I właśnie na temat muzyki chciałbym porozmawiać z tobą. Przed tobą teledyski, hity na czasie. Możesz wybrać sobie to, na co masz ochotę i oczywiście komuś zadedykować. No to chciałbym zadedykować wszystkim dziewczynom z mojej klasy. Na pewno będą oglądać. I już wybrałem. Co to będzie? Ena i Lili. W takim razie to gramy już teraz w SKTV, hity na czasie, a ciąg dalszy z Schoolisty niebawem. Oglądacie Schoolistę na antenie SKTV, hity na czasie, dziś z drugiego Elo w Rudzie Śląskiej, a wydawałoby się, że z Londynu. Cześć, jak masz na imię? Cześć, Mirka. Mhm. Widzę, że to chyba twój ulubiony kolor, tak? Oczywiście. Tak pod kolor sali jesteś ubrana. Masz swój ulubiony teledysk? No, można powiedzieć, że mam. Bardzo wiele. To za chwilkę o tym porozmawiamy. Możesz sobie
przeglądać w międzyczasie, co tutaj jest przed tobą. Oczywiście same hity na czasie, ale chciałbym, żebyś mi powiedziała coś na temat tej szkoły. Tej szkoły? No, mogę powiedzieć bardzo wiele rzeczy, oczywiście pozytywnych. Jest to bardzo fajna szkoła, chcę się do niej wracać. Ta sala oczywiście przyciąga, czerwony kolor, niesamowity. Jaka sala, taki nauczyciel, oczywiście już to było wcześniej powiedziane. Tak, pani nauczycielka się tutaj pochwaliła, tak? Tak, to już jest promowanie tutaj. Okay, bardzo ładna sala, to trzeba przyznać. Rozumiem, że angielski też ładnie wchodzi. Oczywiście, wchodzi. Raz wchodzi, raz wychodzi. Co masz z angielskiego? O, to jest 5, oczywiście. Okej, rozumiem. A ty jesteś w klasie pierwszej, drugiej czy trzeciej? Pierwszej. Wszystko przed tobą. Wszystko przede mną. Masz jakieś plany związane z przyszłością? Oczywiście. Chcesz tutaj uczyć? O, tak, dokładnie. Angielskiego. A tak poważnie? Poważnie. To kierunek biochem. W przyszłości chciałabym wiązać życie z medycyną. No proszę, to już wiem, do jakiej lekarki pójdę. Okej. Kochana, przed tobą teledyski. Wybierz sobie to, na co masz ochotę. Możesz też kogoś pozdrowić na naszej antenie. Pytanie, kogo? Kogo bym chciała pozdrowić? No, kurczę, to jest pytanie. Dobre. No pewnie tutaj kolegę, który ma na imię. Krzysiu. I? Sławek. I koleżanka, jak ma na imię? Iza? No to Izę też pozdrowisz. Kogoś jeszcze? Tak, mojego chłopaka. Rodzinę, wszystkich. No i oczywiście całą tą szkołę, dyrektora, który siedzi sobie tam na dole. Wszystkich, po prostu wszystkich. Którzy oglądają Eskę. Jesteś straszną gadułą. Mam do ciebie pytanie, czy chłopak ma jakieś imię, czy nie? No oczywiście, Paweł. No widzisz, i teraz wszystko jasne. Dla Pawła teledysk zatytułowany. O, dobra, zaraz to tak nie. Pink, just give me a... Reason. Reason. Yes. Klikamy, play, proszę bardzo. Gramy. Przed chwilą zadzwonił dzwonek na lekcję. Koło mnie jest... Aneta. Przewodnicząca samorządu. No właściwie moja kadencja się skończyła w tym roku, więc... Teraz już jestem seniorem. Słyszałem, że pełnisz też inną ważną funkcję w mieście Ruda Śląska. Młodzieżowa Radna Miasta. I co tam dokładnie robisz? No właściwie jestem też wiceprzewodniczącą, no i robimy różne takie... fajne rzeczy w mieście dla młodzieży, również dla dorosłych, różne konkursy. A co konkretnie, co załatwiłaś dla szkoły? Dla szkoły czy dla miasta? Dla szkoły. Dla szkoły, no rok temu zorganizowaliśmy bal zimowy i to też w tym bardzo aktywnie uczestniczyłam. Święto Teatru moja szkoła również organizuje. Właściwie samorząd jest związany z każdą taką atrakcją organizowaną przez szkołę. To można powiedzieć, że sporo rzeczy tutaj się dzieje. A przypomnijmy, że jesteśmy w drugim Elo w Rudzie Śląskiej. Dobra, skupmy się na tym, co przyjemne. Muzyka. Co gramy? Gramy klasykę. Okej, okay, czyli co? Klasyczny zespół Linkin Park, Castle of Glass, okej. Okay. Przy tym jakieś pozdrowionka? Oczywiście, obiecany dla mojego chłopaka, oczywiście rodziny i przyjaciół. Chłopak ma na imię? Przemysław. Okej, no to skoro wszyscy poszli na lekcję, to my też zmykamy, tak? Tak. Ciąg dalszy z kulisty. Za chwilkę, a już teraz Linkin Park, Castle of Glass. Niestety kończymy z kulisty w SKTV, hity na czasie z tej pięknej szkoły, czyli z drugiego Elowy. Gdzie śląskiej. Nieśmiała dziewczyna o imieniu. Jessica. I kto jest jeszcze z nami? Monika. Dziewczyny, do jakiej klasy chodzicie? Jest to klasa humanistyczna z rozszerzonym angielskim. No właśnie, uczycie się angielskiego. Mamy tutaj książki, żeby nie było. Coś tutaj... O, matura, proszę. To która klasa? Pierwsza C. A, to jeszcze dużo czasu. Ale jesteśmy w klasie chemicznej. Dlaczego taka zmiana? No, tak akurat wyszło. Tak trafiliście. Zastępstwo. Nie, sal. Zawsze tutaj mamy. Aha, no okej. Okay. A jak z chemią u was? Na pewno lepiej z angielskim niż z chemią. Dyplomatyczna odpowiedź. Muzykę lubicie? Lubicie tańczyć? Tak bardzo. To w takim razie proszę bardzo, tablet dla ciebie. Wybieraj sobie teledysk, a my pogadamy na temat szkoły. Co tutaj jest najlepszego? Wymień mi trzy rzeczy. Szkoła wyróżnia się na pewno spośród innych. Niedawno, całkiem niedawno, 1 lutego był organizowany świetny półmetek w Katowicach. Tak, jest święto teatru, są różne konkursy, jest bal też. Udzielasz się? Oczywiście. Co robisz ciekawego? Grasz, tańczysz, śpiewasz? Śpiewam to chyba tylko jedynie pod prysznicem w domu, ale byłam na przykład na półmetku i bardzo mi się podobało. No, nie wątpię. Na pewno teraz sobie potańczymy przy jakimś teledysku. Pytanie, jaki to będzie teledysk? To będzie teledysk One Direction Kiss You. Klikamy play, tak?
Proszę bardzo, to pozostawiam tobie. Pozdrawiamy kogoś na antenie SKTV? Oczywiście, całą naszą szkołę, całego Morcinka, wszystkich znajomych, przyjaciół i szkołę również Kochowice. Dodajemy coś? Ja pozdrawiam wszystkich. I tyle. Okej, ja was zapraszam na kolejną skulistę na antenie SKTV Hity na czasie. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej www.sk.tv. Dokładnie tak. Oraz na naszym facebookowym fanpage'u. Chris Koider. Do zobaczenia.